Tradycją staje się sposób świętowania Dnia Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. W popularnej Kanadzie, która od 2016 roku nosi imię generała Antoniego Piwowarczyka, pseudonim Wąsowicz, rocznica otrzymania przez szkołę patrona obchodzona jest doniośle i z dużą korzyścią dla uczniów. Jej głównym punktem drugi rok z rzędu było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy biznesplan. Generał Antoni Piwowarczyk, pseudonim Wąsowicz, urodził się 15 września 1910 roku w Kornicy. Swoim życiem dawał świadectwo prawdzie i wartościom, które wyniósł z domu rodzinnego. Ciężką pracą i uporem zdobył wykształcenie i szansę na lepsze życie. Niezależnie od trudnych życiowych okoliczności związanych z udziałem w II wojnie światowej i ciężkiej rzeczywistości powojennej, potrafił żyć godnie. Jego postawa jest doskonałą lekcją patriotyzmu również dla dzisiejszej młodzieży. W 1990 roku uzyskał on honorowe obywatelstwo gminy Końskie za zasługi i wkład w dzieje Konecczyzny. W październiku 2016 roku został patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. Od tamtego czasu placówka ma swoje nowe święto. My dzisiaj w szkole mamy imieniny szkoły. Jest wspomnienie patrona szkoły generała Antoniego Piwowarczyka. Gościem honorowym wydarzenia była Ewa Piwowarczyk, córka generała Antoniego Piwowarczyka. Towarzyszył jej partner życiowy Erik Andersen. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego Dorota Duda, naczelnik Wydziału Oświaty w starostwie Krzysztof Stachera oraz wicestarosta konecki Bogdan Soboń. Obecna była także wiceprezes KSWP Beata Napierała, kierownik Czechu Rzemieślników Janusz Martynowski oraz szefowa koneckiego OHP Monika Jedynak. Na początku odbył się konkurs wiedzy o generale Antonim Piwowarczyku, w którym uczniowie w formacie teleturnieju odpowiadali na pytania dotyczące życiorysu patrona. Zwyciężył Damian Przepióra, drugie miejsce zajęła Patrycja Nowak, a trzecie Marcin Mendygrał. Potem wybrzmiała część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły, oparta na wywiadzie rzece z samym generałem Wąsowiczem. Uczniowie przedstawią wspomnienia Antoniego Piwowarczyka, który udzielił wywiadu zatytułowanego Wywiad Rzeka. Zapraszamy. Panie Antoni, urodził się pan w Kornicy koło Końskich jeszcze w czasach zaborów. Dokładnie 15 września 1910 roku. W Kornicy, Obłast Końskie, Gubernia Radomska. Podobno nazwa mojej wsi, jak twierdzi autor monografii Kornica, Marek Piwowarczyk, mój bratanek, pochodzi od nazwiska ruskiego komesa Adama Kornickiego. Mieszkaliście z pewnością w drewnianym domu? Tak, krytym słomą. A całe mieszkanie to pokój, kuchnia, alkierz i sień. Wieś była w swej masie biedna, ale chyba nie obnosiła się na co dzień ze swoją biedą, a ponadto nawet w biednych rodzinach. Bywały w ciągu roku radosne dni, na przykład święta. Oczywiście zwłaszcza dzieci czekały na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, bo w każdej rodzinie przygotowywano jakieś smakołyki. Dzieci przed siebie uciekaj, zanim słabnie cię czas. Pewni przez siebie i swym zmęczenie da o sobie znać. Świat na nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Pewni przed siebie kierunek trzymaj z wiatrem lub od wiatr. Ostatnią część uroczystości stanowił najważniejszy punkt programu – wręczenie nagród pieniężnych w konkursie na najlepszy biznesplan. Pulę nagród wynoszącą 10 tysięcy złotych ufundowała córka patrona Ewa Piwowarczyk. Bardzo się cieszę, że możemy powiedzieć, że to, co żeśmy planowali w zeszłym roku, to znaczy, że nasz wspólny konkurs na najlepszy biznesplan stał się tradycją. Bo dopiero jeżeli to się dzieje po raz drugi, no to możemy powiedzieć, że jest to wydarzenie częścią życia naszej szkoły i mam nadzieję, że będziemy również w przyszłym roku i w latach następnych kontynuowali. Chodziło nam o umiejętność pracy w zespole. Chodziło nam również o to, żebyście w bardzo świadomy sposób uczyli się wzajemnego kompromisu. No i żebyście oczywiście, myśląc o biznesplanie, to nie jest tylko teoretyczny biznesplan, tylko to jest opis przedsięwzięcia, który powinien zakończyć się sukcesem.
W tej edycji konkursu na biznesplan jury miało twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych trzecich miejsc z nagrodą o wysokości 2500 zł, a otrzymały je zespoły Anna Dukat i Wiktoria Kądziela oraz Ilona Dukat i Weronika Cholewińska. Zwycięzcami zostali zaś Daria Sobczyk i Rafał Walter, a w nagrodę otrzymali 5000 zł. Z idei powstania tego konkursu cieszył się wicestarosta konecki Bogdan Soboń. Doceniał on też całą uroczystość. Konkurs to jest świetna myśl, taka twórcza i nawet dzisiejsza ten wywiad rzeka z naszym tutaj zainscenowana z patronem, to jest tak jakby nie jeden czytał pamiętnik albo życiorys ludzi z powiatu koneckiego. Powiatu, który zamożnym nie był, no teraz może trochę bardziej, ale też nie jest to jakaś rewelacja, jeżeli chodzi. I to się tak po prostu tak autentycznie słucha i jest to takie po prostu naszemu wielu tu życiorysów, rodziców, dziadków, by można to jak gdyby się z tym utożsamiać. Wiadomo już, że w kolejnych latach konkurs na najlepszy biznesplan będzie kontynuowany. Zwycięzców kolejnej edycji poznamy już za rok podczas trzeciego dnia patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2.